stream sponsoruje GeForce Skins. Jest to strona ze skrzynkami do CS-a. Posiada wiele metod płatności, na przykład SMS, Blik, a nawet PaySafeCard. Z moim kodem SEP4 otrzymacie plus 5% do doładowania. Codziennie możesz kręcić kołem bonusów, aby otrzymać prezent. Koło resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Możesz również zdobywać poziom, dzięki któremu otrzymasz klucze do skrzyń bonusowych. Na GeForce Skins dostępne są też eventy. Otwierając skrzynki z eventów na konto, za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Walutę eventową możesz wydawać na nagrody. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć mojego kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Z prawej strony mamy dziewczyny, które nie przepadają za tymi, które są po lewo, a po lewo dziewczyny posiadają OnlyFansa, czyli Liza i Shaya. Jak wy się macie do wypowiedzi, czy to Dominiki, czy to Magdy? To były teksty typu jebać się kurwo z OnlyFansa, bądź czego się tutaj nie toleruje, kurestwa się tutaj nie toleruje. Troszeczkę się zdziwiłam. Przed poprzednią walką naszą, jak rozmawiałyśmy z Dominiką na face to face, no to czułam, że ta narracja jest jednak trochę inna, bo też dostawała pytania, czy to otwarty związek, czy to właśnie tam o OnlyFansie rozmawiałyśmy. No i wtedy jej narracja była taka, że w sumie jej to jest wszystko jedno, że ma wyjebane, dopóki ktoś nikomu nie robi krzywdy i jest szczęśliwy, no to w sumie co ją to? No i wtedy jej zdanie podzielałam, dlatego też jestem troszkę zdziwiona, co się stało, że jej się tak głowa zamknęła. Może jakieś za mocne ciosy podczas sparingów, czy coś? Nie, jeśli chodzi o to, że grunt, żeby nie robić nikomu krzywdy, chodziło o związek otwarty, a nie o OnlyFansa. Nie, no ale wtedy rozmawialiśmy ogólnie o takiej właśnie otwartości i generalnie o tym. Zresztą sama wtedy mówiłaś, że Polacy mają takie zamknięte głowy i że jak coś się pojawia takiego nowego, to ludzie tego nie rozumieją i Polacy, cebulacy, to wiesz. Tak, ale mimo wszystko uważam, że jednak udzielanie się aktywnie w branży OnlyFans jest to pewien odłam kurestwa z dziwnych przyczyn akceptowanego wszemi wobec w obecnych tutaj teraz czasach, kiedy to wiesz, sprzedawanie swojego ciała nie jest powodem do wstydu dla dziewczyn, tylko dumy i chwalą się na swoich mediach społecznościowych, na wywiadach, na jakichś rozmowach, ile to zarabiają sprzedając swoje ciało stulejarzom na OnlyFansie po to, żeby mogli sobie zbić jajo pod twoje nagie foty. Uważam, że jest to jednak pewien odłam. Ale wiesz, że pod twoje foty też to robią i robią to za darmo i nic z tego nie masz w sumie, więc równie dobrze mogę z tego zarabiać pieniądze. Uwierz mi, że to nie są fotki dużo mocniejsze na przykład niż ty masz na profilu, bo ja też nie sprzedaję nagich zdjęć. No i też mogę pochwalić, że no zarobiłam całkiem spore pieniądze już z tego OnlyFansa, nigdy nie wysyłając żadnego nagiego zdjęcia. I są to zdjęcia niewiele mocniejsze niż te, które ty masz na profilu i sprzedajesz się za darmo. Ja nie sprzedaję zdjęć swoich. Dajesz je za darmo. Ale nie mam zdjęć takich stricte pod... Ale w majtkach jakieś klik, masz. No myślisz, że jak wiesz, ktoś chce, to nie da rady do tego? Nie, to myślę, że jakby się uparł, to by dał radę, no, nie? Ale nie jest to główny zamysł. Nie jest to mój główny zamysł. No pod twoje zdjęcia też ludzie to robią. Pogódź się z tym po prostu. No ja po prostu patrzę na to bardziej przedsiębiorczo, że skoro i tak to się dzieje, to równie dobrze mogę to spieniężyć. No przedsiębiorcza ze mnie kobieta po prostu. Ja rozumiem. Tylko do mikrofonu. Mikrofonu, bliżej. Tak. Ja ma rację, zgadzam się z nią w paru tutaj kwestiach, ale licytowanie się, która ma ładniejsze zdjęcie z bielizną czy bez i kto się do tego tasuje, to też jest słabe, bo myślę wprost, że panowie i tak pamięciówkę będą robili i nieważne, czy to będzie jakaś laska z PH, powiedzmy, czy będzie to jakaś inna laska z Instagrama, która jest randomem. Po prostu panowie walą konia i to jest normalne. I nieważne, czy będzie to robił za pieniądze, czy będzie robił to za darmo. No dobrze, ale na zapowiedzi walki powiedziałaś w stronę Lizzy, jebać cię kurwo z OnlyFansa. Bo nienawidzę e-kurestwa po prostu. I uważasz, że Lizzy jest e-kurwą, tak? No myślę, że jeśli zarabia na OnlyFansie swoimi zdjęciami, gdzie one są dosyć pikantniejsze niż te, co udostępnia na Instagramie, to tak. Jezu, na jakie tematy my tu dyskutujemy? Szczerze, do powiedzenia, też się zgodzę z Shayą, też nie wstawiam tam zdjęć, nie ma na gości, po prostu robię estetyczne zdjęcia, lubię swoje ciało, zrobiło się takie z tego taki biznes. Każdy może mieć na to wszystko swoje zdanie i ja nie będę z tym dyskutować. No właśnie, a jak na przykład dziewczyny się zapatrują na wstawianie takich bardziej roznegliżowanych zdjęć po prostu na Instagrama? To jest wtedy okej? Okay? To jest wtedy chwalenie się, nie wiem, progresem na siłowni, sylwetką? A jak się wstawia to na OnlyFans, to już jest kurestwo? Czy jak wy się na to zapatrujecie? Ja ci powiem tak. Dla mnie dziewczyna, która wstawia zdjęcie w bieliźnie, wypięta tak, jakby zachęcała do częstych odwiedzin, no to jest...
odpowiedź sama w sobie, no. A mogę pytania? A ty na swoim Instagramie masz zdjęcia, jak ty jesteś całkowicie naga w rzece? Co ty na to powiesz? W jeziorze i byłam w jeziorze, ubrana. No. Ubrana jestem na tym zdjęciu. Nie, no widać ci tam biust, widać, nie, że... jestem w stadiku. W jeziorze to chciała się wykąpać. A, ale no wstawiłaś takie zdjęcie na Instagramie, też jesteś tam rozebrana. Widać, że nie masz biustonosza. Ale ja mam tam biustonosz, jak się przypatrzysz, to okulary załóż. Będziesz widziała. Czekaj, Magda, bo ty, z tego co pamiętam, na bandzie, jak z Hubertem tutaj rozmawialiśmy, ty brałaś udział w tych modelkach, tak? Ogólnie ty wygrałaś. Z internetu. Ty wygrałaś, no ale tam nie było czasem konkurencji, gdzie byłaś w, że tak bikini. Powiem, bikini? Przecież to kostium kąpielowy był, jednoczęściowy. A jaka różnica między tymi dwoma życiami? No, kostium jednoczęściowy, a bikini to jednak jest różnica. Ale no też było widać twoje pośladki, twój biust. No nie wiem, wydaje mi było się, nagrywane, że ten kostium kąpielowy było nagrywane dosłownie, jeszcze trochę i byłoby widać to, co nie powinno byłoby widać. Było dosłownie nagrywane, jak ty idziesz, i było nagrywane tak mega blisko do kamery twoje pośladki. Czy no to nie jest ekorewstwo? Chyba nie oglądałaś tego. Właśnie tak. Widziałam, ja oglądałam. Ja nawet skomentowałam to, że bałabym się z tobą zagadać. No. Że do mnie? Tak, bałamby się, no bo byłaś tam taka wulgarna trochę. I ja na przykład nie mam takich osób w swoim otoczeniu, żeby były takie agresywne wobec osoby, której nic nie zrobiła. Też mam osób, których nie lubię, ale jak gdy się z nimi widzę, to po prostu ich mijam i nie zwracam na nich uwagi. Ja bym w ogóle powiedziała, że dziewczyny po prawo są generalnie bardziej wulgarne niż my. Jakby użyć tego słowa, no to są bardziej wulgarne niż my. No nie wiem, ty wyglądasz, jakbyś się wystroiła na dyskotekę w tym momencie. A co w tym złego? Jesteśmy na wydarzeniu, 1000 kamer na nas, 1000 ludzi nas ogląda. Wiadomo, że każda dziewczyna chce dobrze wyglądać. Co jest w tym złego? Ja na przykład preferuję wyglądać ładnie, pomalować się, żeby ludzie zwrócili na mnie uwagę. Dlatego tutaj przyszłam, żeby ludzie zwrócili na mnie uwagę. A ty dlaczego tutaj przyszłeś? Nie wiem, to jest wydarzenie sportowe, a nie impreza. Ale z tym sportem to bym tak nie przesadzał. Bardziej chyba wydarzenie rozrywkowe. Rozrywkowe bardziej. Ogólnie no, coś, co jest głupie i debilne, jest klikalne i takie mamy czasy. Jakby to jest w pewien sposób propsowane. Ja nie uważam, że to jest dobre, no, ale bardzo dużo ludzi czerpie z tego fan. Ale to co ty tu robisz w ogóle? Powiedz mi, co ty tu robisz? Co ty robisz w frykowych federacjach? Skoro to jest głupie, wszystko to nazywasz... Ludzie, co wszyscy, co przychodzą, to są głupi, tak? Dlatego, że tak biorą w tym udział, tak? No bo każdy tu bierze w tym udział i co? I wszyscy są głupi. Ja mówię akurat o tobie, że jesteś idiotą, ale ja tego nie popieram na przykład. Natomiast nie uważam, że ktoś tutaj siedzący, nie wiem, z widowni czy... Ale ja nie uważam, że jestem idiotą. Ja uważam, że ty się nie nadajesz w ogóle do frików. No dobrze, no to... Bo jesteś właśnie taki, jaki jesteś. Właśnie grasz elokwenta, a kurwa... A jak, powiedz mi, jak się twoja kariera zaczęła, kurwa? Na obsranej Sofie, nie, kurwa, Magicala, tak samo jak i Gwiazda Porno, kurwa. Tylko, kurwa, tam się zaczęła twoja kariera. Zaczęła się na paleniu jebanej peruki pierdolonej w chacie, na chlaniu, kurwa, i na wypierdalaniu telewizora przez okno. Na tym się zaczęła moja kariera. A twoja kariera... Na czym? Jeszcze raz powtórz, na czym? I na wypierdalaniu telewizora przez balkon. No. A twoja kariera zaczęła się, kurwa, od tego, że napierdalałeś, spamowałeś na wszystkich, kurwa, social mediach fejmu. Błagam, dajcie mi walkę, ja będę walczył, proszę. Jak, kurwa, zaprzeczysz, to wrzucę te screeny. Dobrze, ale co w tym złego mi powiedz? Co jest w tym, kurwa, złego, że kogoś wyzywam do walki? To jest chyba normalne, nie? No to, kurwa, no to co? No chyba to jest normalne, osiągnąłem cel, czy nie? No ale no to co jest złego w tym, że ja cię wyzywam do walki? Ciebie się prosiłem o walki, tak, bo tak oczywiście, jak mówi... że tak. Po spontanie przecież zahaczałeś mnie, kurwa, na to. Tak jak mówi Michał Pasternak, wy wszyscy, kurwa, każdemu dajecie walki, tylko, kurwa, wodarze nie dają, tylko wy dajecie, kurwa, ty szczególnie. Ale przecież to ty mnie zaczepiasz. Ty jesteś tak znany, toku, tak znany, kurwa, włodarz, kurwa, wszystko, że ty wszystkim dajesz walki, ja pierdolę. No jestem, kurwa, idiotą, że nic tego nie powiedziałem. Ja nie wiem, kurwa. Ale jaki, kurwa, idiota? Ty jesteś, kurwa, pierdolnięty. Od tego trzeba zacząć, kurwa. Wyzywasz na programach od kurew, od najgorszych. Ale przecież ty pierwszy mnie zaczepiłeś, A później mówisz, kurwo jebana. Tak, teraz ci mówię tak jak kurwo ty. Kurwo jebana. Kurwo no. jebana. Bo pierwszy że zacząłeś, kurwa, dawniej. Zaczepiałeś, kurwa, wszystkich. Wszystkich jak leci, kurwa, na swoich pierdolonych TikTokach. Jednego po drugim, kurwa. No i bardzo dobrze, o to w tym wszystkim chodzi. No to co się przypierdala, że cię wyzywam? Bo o to, kurwa, w tym wszystkim chodzi. Ty się, kurwa, nie znasz na frikach w ogóle. No przypierdalasz, bo ty się przypierdoliłeś pierwszy do mnie, kurwa. Nie, no on jest spierdolnięty, no przysięgam. To jest, kurwa, debil. Tęgi idiota, kurwa. No debil, dokładnie, no jestem debilem. No a ty kim jesteś, kurwa? Kurwa. A ty kim jesteś?
twoim kurwa szefem. Tak? Zaraz zobaczymy, kurwa, jaki będziesz szefem. No to... Zaraz zobaczymy. Mam tylko nadzieję, że kurwa nie będziesz klepał w tym oktagonie. Błagam cię, kurwa, nie o, tego, i tu nie? Mam ciekawostkę, czekaj, ale Darek, poczekaj. Jedynie... Podobno, ej, czekaj chwilę. Ale czekaj, Hubert, ja dokończę. Mówił, że trenował dagestańskie zapasy, gościu. Tak powiedział. Także hamuj bajerę, nie? Bo tu może ktoś inny klepać. Nie no, masz rację. Ale w czym on może mi zagrozić? Powiedz no mi, właśnie czym? Się go pytam, może Darek, sam nie wiem. Tym swoim brzuchem zadusić, to jedynie co może zrobić, kurwa. Nic poza tym. No nic poza tym. Jeszcze masz gościu 4 dni, żeby się wycofać, pamiętaj. A teraz was zapraszam na face to face, panowie. Cofam, nie wycofam się na pewno. Dawaj guzik. Guzik. Stałeś czy nie? Popchnął mnie. Nie masz siły w ogóle. No nie mam siły. A co tak, ci oczy mrugają, kurwa? Co kurwa? Co tak ci oczy mrugają? Mrugam do ciebie, bo jesteś brzydki. No tak? A? No. No i co? Gówno. No i co, nie chciałbym ci zajebał. No i co, kurwa? Co? No, gówno. No co? Gówno. No gówno. No jeden raz jeszcze stopnij. No. No. No my byłeś taki kozak przed chwilą, nie? Byłeś taki kozak. A co no, się odsuwa? No bo się odsuwam, bo ci w czwartek, bo ci w piątek wpierdolę. No bo ci w piątek wpierdolę. Kurwa, obsrany, bo tego jest kurwa. Oktagon, tu nie będę się laula musi. Kopernik się w grobie, no dobrze, kurwa. Dobrze, dobrze, takiego jełopa widzi, jak ty. No i co? Gówno. No i co? Gówno. Czekaj, a co ma do tego Kopernik, Darek? No ma, no bo wpierdala pierniki zamiast kurwa chleba, tak wygląda. Tak jest, dokładnie. Guzik zajeb mu! Guzik zapierdol mu! Chociażu. Chodź, kurwa. Chcesz coś jeszcze dodać? Idź sam, usiądź, kurwa. No. Usiądź, kurwa. Idź sam, usiądź. Co to było? Gówno. Puść mnie na chwilę. Nie, panowie. O, Darek, chyba jest jakiś twój fan klub. No dobrze, przechodzimy teraz do... Kurwa, jak dziką żabę. Jesteś już mój! Zobaczymy. Dobra, Darku, siadaj. Zobaczymy. Siadaj, bo jesteś mój! Wystraszony, taka pizda mała. Zobaczymy. Widać po twoim kurwa zobaczymy, oczach. Jesteś kurwa, mrugasz, zobaczymy, jakbyś mi alfabetem Morsa napierdalał, ty zjeb. Dokładnie, że dostaniesz pizdę. Pizdy! Chodź, kurwa. No w piątek. No, nie obsrańcu, kurwa. Przecież widać, jak jesteś obsrany, ty kurwa leś. Zobaczymy, jak się będziesz tłumaczył. Zobaczymy, jak się będziesz tłumaczył. Chodź tu. Zobaczymy, jak się będziesz tłumaczył. O, tłumaczył. Przed tobą się będę tłumaczył, na pewno. O, przed widzami. Pierwsze pytanie do Darka będzie. No, dawaj. 2+2 × 3. Dobra, wiem, że nie odpowiesz. Lizzie, polecimy klasyczkiem. Jaką masz cipeczkę? Standardową. Dobra, to wszystko. Czasy. No, wiem. Nie, no teraz chyba podobne jesteśmy. Niższa jesteś. Ja jestem niższa? Niższa. No kurde, trochę. To lipa. Mam przejebane. Że słabo wszędziesz na OnlyFansie. Co? Że słabo wszędziesz na OnlyFansie, skoro bierzesz walkę w fejwie. Nie, ja dobrze zarabiam z tego, ale dlaczego nie mogę zarobić do dodatkowej kasy? Wydaje mi się, że słabo. Dlaczego tak uważasz? Znaczy, dlaczego tak uważam? No właśnie tego, że słabo zarabiasz, no dlatego musisz wziąć walkę w fejmie, bo masz lepszy zarobek pewnie z tego. No wiadomo, większy, o wiele większy niż na OnlyFans miesięcznie, ale miesięcznie mam dobrą kwotę. Możesz się nie martwić, możesz... Najważniejsze, żebyś ty dobrze zarabiała. Dobrze, dziewczyny. Chcę żyć jak pierdolę studia, chcę go jak sami go dają, to muszę brać się tak.